Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i przychodzę z drugimi otwierankami. To są premiery stycznia i lutego, które pojawiły się u mnie niedawno i skupiamy się dzisiaj na literaturze faktu. Czyli mamy reportaże, książki historyczne, wszystko, naprawdę wszystko, co może Was i mnie zainteresować. Szybko zaczynamy, bo książek jest dużo. Pierwsza z książek, która bardzo mnie zaintrygowała, to jest reportaż pod tytułem Adresy, co mówią nam o tożsamości, statusie i władzy, napisane przez Deirdre Musk. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Znak i mówi o tym, co nasz adres mówi o nas samych. Jak nasz adres, czy jak adresy wpływają na historię, na politykę, na socjologię, w jaki sposób wiążą się z rasą, jak wiążą się ze statusem materialnym. Wydaje mi się, że może być to inne, odmienne spojrzenie na urbanizację, rozwój miast, rozwój społeczeństwa, na to, co daje nam nasz status. Także z tego, co wiem, jest to książka, która była bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, bardzo długo utrzymywała się gdzieś tam na listach książkowych przebojów, więc bardzo mnie to zaintrygowało. Kolejna, bardzo gruba, nie spodziewałam się, że będzie taka gruba, to książka wydana przez Pruszyńskiego i spółkę Małga, córka Kubiaków, napisana przez Małgę Kubiak i Martę Konarzewską. Jest to książka w formie wywiadu, zawierająca mnóstwo fotografii. Są to i takie wkładki fotograficzne, i fotografie, które po prostu pojawiają się w tekście. Małga Kubiak jest artystką, performerką, no i jest córką Kubiaka, który, jak wiemy, był poetą. I ona opowiada oczywiście o życiu w swojej rodzinie, artystycznej rodzinie, no ale także o swoim własnym życiu. Jest tutaj jedna fotografia, która bardzo mnie zniechęciła i obrzydziła mi tę książkę. Nie będę nawet jej pokazywała, ale myślę, że dam jej szansę, ponieważ takie wywiady rzeki czyta się bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Zazwyczaj się dużo wątków pojawia w nich, niekoniecznie związanych z głównym tematem. Także nie przekreślam jej na podstawie jednej obrzydzającej mnie fotografii, tylko deklaruję, że dam jej szansę. Aniołkowe mamy. Książka Joanny Nowak, wydana przez pana wydawcę. Jest to opowieść osobista o kobiecie, która miała problemy z donoszeniem ciąży. I myślę, że osoby, które obracają się w takich kręgach bądź znają osoby, które również nie mogły donosić ciąży, znają określenie aniołkowe mamy. Ta historia, o ile się zorientowałam, kończy się dobrze i ma dać nadzieję innym kobietom, które walczą o to, aby zostać mamami. Przeurocza okładka. Ekipa do naprawy świata. Hej ekipo, przyjdź do mnie. Uwielbiam Cię, surykatko. Jak 10 milionów gatunków staje na głowie, aby uratować Ci tyłek? Taki mamy podtytuł. I ta książka opowiada o tym, że natura wie lepiej. Natura wie, jak naprawić wszystko, co ludzie zepsuli. I mamy tutaj przykłady nawet na okładce. Na przykład jeden malutki małż potrafi w ciągu doby oczyścić 50 litrów wody. Za co drugi oddech możemy podziękować planktonowi. I prawie połowę leków ratujących życie zawdzięczamy roślinom, grzybom. No fajna rzecz. Ja bardzo lubię takie książki, które nam opowiadają o tym, jak wygląda świat wokół nas, w jaki sposób ten świat nam pomaga i w jaki sposób my nie pomagamy jemu. Bardzo gruba książka. Tego się nie spodziewałam, że ona taka gruba będzie. Przez Bałtyk. Hermana Lindquista. I podtytuł ma taki: 1000 lat polsko-szwedzkich wojen i miłości. Czyli mamy historię polsko-szwedzkiej polityki, polsko-szwedzkich stosunków, ale także pokazane jest tutaj, jak bardzo różni się mentalność Polaka od mentalności Szweda. Myślę, że będzie to bardzo fajna opowieść i mam wrażenie, że grubość tej książki wynika też z tego, że ona jest wydrukowana w taki sposób, że łatwo się będzie ją czytać. Czyli to nie jest taki, wiecie, drobny maczek, który zabija nasze oczy.
Przechodzimy teraz do dwóch książek, które dotyczą II wojny światowej. Pierwsza z nich. Nas nie złamią. Jak Polacy uciekali z Auschwitz? I jest to książka dwóch autorów, Mirosława Krzyszkowskiego oraz Bogdana Wasztyla. Tak wygląda okładka. No i jak sam tytuł wskazuje, jest to książka o ucieczkach z Auschwitz. O tym, jak były one zaplanowane, jak przebiegały i z jakim skutkiem się kończyły. Jak wiecie, ja lubię historie dotyczące obozów. Jakkolwiek by to zabrzmiało, ale takie, które są opowiedziane inaczej niż to, czego uczyliśmy się w szkole, niż to, co czytaliśmy zaraz po II wojnie światowej. Te nowe opowieści zazwyczaj dają nam jakieś jeszcze drugie dno i pokazują historię osób uwięzionych w obozach koncentracyjnych w sposób odmienny, pokazujący inną perspektywę i dający nam dużo do myślenia. I druga książka związana z II wojną światową oraz z Dolnym Śląskiem, czyli regionem, z którego pochodzę, to Ostatni świadek Joanny Lamparskiej z podtytułem Historie strażników hitlerowskich skarbów. Bowiem kiedy w 1945 roku hitlerowcy zmykali z ziem polskich, po drodze chowali zrabowane skarby. Skarby, których nie byli w stanie zabrać od razu, ale liczyli na to, że po jakimś czasie będą mogli po nie przyjechać na ziemię Dolnego Śląska i je sobie odebrać. Są to rozmowy z osobami, które albo były świadkami, albo znały takich świadków, bo na przykład byli to ich dziadkowie czy babcie. Są to też wyprawy do miejsc, w których schowane były różne skarby. I tutaj jest taki dopisek na okładce, który sprawia, że od razu mam ochotę tę książkę zacząć czytać. Brzmi on tak. Choć trudno w to uwierzyć, wszystkie historie opisane w tej książce wydarzyły się naprawdę. To oznacza, że to będą niewiarygodne historie, które łączą ze sobą dwie rzeczy. Historię II wojny światowej oraz historię sztuki, którą tak bardzo lubię i jeszcze Dolny Śląsk, który znam. Następna książka w pomarańczowej, rzucającej się w oczy okładce to jest reportaż z Ameryki Łacińskiej Młody z Hollywood. Opowiada o Salwadorze, miejscu kraju, który ma bardzo złą sławę, związaną właśnie z rozlicznymi gangami tam działającymi. I ten tytułowy Młody z Hollywood jest zabójcą na zlecenie. On pracuje dla bardzo złych ludzi i pozbywa się innych złych lub też dobrych ludzi. On w pewnym momencie, ten zabójca, oddaje się w ręce policji, za co płaci życiem. Podobno jest to doskonały reportaż, taki wzorcowy, który stawia się przed innymi autorami jako wzór, że tak należy pisać w tak poruszający sposób. Także jestem go bardzo, bardzo ciekawa. I kolejny reportaż historyczny, na podstawie którego prawdopodobnie albo już jest, albo będzie film na którejś z platform. I to jest książka pod tytułem Ostatni pojedynek, zbrodnia, skandal i sąd Boży w średniowiecznej Francji, którą napisał Eric Jagger, który jest historykiem i uczonym. I opowiada on o sytuacji, która zdarzyła się w XIV-wiecznej Francji podczas wojny stuletniej. I już wam mówię. Normański rycerz powraca z walk w Szkocji i dowiaduje się, że jego stary przyjaciel zgwałcił jego żonę. I oczywiście ten rycerz próbuje wymierzyć sprawiedliwość, ale nie chce brać sprawiedliwości we własne ręce, tylko zwraca się oczywiście do sądu i do króla. No ale król powiedział, że tę sytuację musi rozwikłać pojedynek. Jeżeli ten rycerz go wygra, no to też przywróci honor swojej żonie. Jeżeli przegra ten pojedynek, ucierpi jego żona, zostanie skazana na śmierć za krzywoprzysięstwo. I jest to książka, która opowiada o implikacjach tego pojedynku. Uwielbiam tego typu historie, zwłaszcza jeżeli są napisane tak jak powieść, wciągająca powieść, o której nie mamy ochoty się oderwać i liczę, że właśnie tak będzie, bo sobie trochę poczytałam w środku i wygląda na to, że to będzie świetnie czytało.
i jeszcze książka z mojej działki, książka Krzysztofa Umińskiego pod tytułem Trzy tłumaczki. Jest to opowieść o trzech tłumaczkach, już Wam mówię jakich, Marii Skibniewskiej, Joannie Guze oraz Annie Przedpełskiej Trzeciakowskiej. Autor, też tłumacz zresztą, dotarł do tych pań i rozmawia z nimi o tłumaczeniu, o trudnych translatorskich wyborach, o ich życiu, o tym, jak musiały walczyć na przykład o swoją wersję tłumaczenia albo o jakieś zlecenie, albo o jakiegoś autora. Więc myślę, że może być to fascynująca lektura dla tych osób, które interesują się tłumaczeniami literackimi lub też interesują się językiem oraz lubią ciekawe biografie, bo to także są biografie tych pań, które zahaczają m.in. o czasy II wojny światowej. I ostatnia książka, pewnie się zdziwicie, ponieważ jest to książka dla dzieci, ale postanowiłam pokazać ją wśród książek, które dotyczą literatury faktu, ponieważ dotyczy ona nazwisk. Napisana została przez Michała Rusinka i nazywa się tak, Podbipięta, czyli co kryje się w nazwiskach. I Rusinek pokazuje nam, skąd wzięły się różne popularne nazwiska. I jest ich naprawdę tutaj bardzo, bardzo dużo. Na końcu jest indeks, więc można sobie w księgarni sprawdzić, czy znajdują się tutaj nazwiska, które nas interesują. No i ja sprawdziłam i mojego nie ma. No właśnie. Niestety mojego nazwiska nie ma, bo Kalus to nazwisko bardzo rzadkie. Prawdopodobnie nie znacie nikogo innego o nazwisku Kalus oprócz mnie, ale jest mnóstwo innych nazwisk osób, które znam i bardzo chętnie przeczytałam sobie o tym, skąd wzięły się ich nazwiska. Także bardzo Wam to od razu polecam, bo to już przeczytałam. Moi drodzy, to wszystko. Minęło szybko, chociaż myślałam, że będzie o wiele dłużej trwał ten film. Mam nadzieję, że któraś z książek Was zainteresowała, a najlepiej jakby Was zainteresowało więcej niż jedna, napiszcie mi, co chcielibyście przeczytać i pa, 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 pa.